Cześć wszystkim! Dzisiaj film u nas na kanale o zmiękczaczu wody. Nie patrzcie na bałagan, jestem w garażu. Jeszcze tutaj jest niezły Saigon, ale to wszystko za chwilę zniknie. My jesteśmy coraz bliżej do wprowadzenia się. Został tylko nam do pomalowania właśnie ten mały przedpokój, sień. No i co więcej, powiem wam dzisiaj o naszym osuszaczu. Boże, co ja mówię, jakim osuszaczu? O zmiękczaczu wody. Na co zwrócić uwagę, jaki my wybraliśmy i czy warto ten zmiękczacz wody w swoim domu montować. Jestem już w kotłowni. Uważam, że zmiękczacz wody warto montować w nieruchomości. Chyba, że naprawdę macie bardzo miękką wodę. No ale zazwyczaj większość osób nawet z wodociągu skarży się na twardość wody, na osad kamienny, na bateriach. No przez co to po prostu niszczy szybciej sprzęt, szybciej się to on zużywa. Na co zwrócić uwagę przy wyborze zmiękczacza wody? Przede wszystkim na tym, ile jest stałych użytkowników w domu. Ile wody zużywamy miesięcznie i jaką mamy twardość tej wody w naszym domu. To są takie podstawowe informacje, aby dobrać odpowiednie urządzenie. Też przy zakupie już musicie zwracać uwagę na jakość głowicy w urządzeniu i na jakość złoża. Im więcej z tego złoża, tym lepiej, ale też nie warto brać zbyt dużo tego złoża ze względu na to, że będzie pobierał więcej wody do wypłuczyn. Chodzi o nasz wybór, to my musieliśmy, znaczy musieliśmy, na pewno nie musieliśmy, ale chcieliśmy zamontować zmiękczacz wody ze względu na to, że mamy twardą wodę. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest nasz zmiękczacz wody. Myśmy wybrali firmę Aquaphor model A800. Tutaj w zmiękczaczu mamy fajną taką klapkę wysuwaną do wsypywania soli. Pokażę wam też, jakie mamy podłączenie. Tak to u nas wygląda w instalacji. Dwa węże i węże do odprowadzenia popłuczyn. My mamy oczyszczalnię wody, więc to, co wypada z zmiękczacza wody, nie może trafić do oczyszczalni, bo zabija to po prostu bakterie. Nasze urządzenie fajnie dopasowuje się do użytkownika, bo gdzieś tam pracuje objętościowo do zużycia wody. Też zastanawialiśmy się, czy możemy taką wodę też pić z kranu. Możemy taką wodę pić z kranu. Co prawda będzie miała trochę mniej magnezu i wapnia, ale jakoś to przeżyjemy. Też braliśmy pod uwagę firmę BWT, Aquaphor właśnie oraz EcoWater bodajże. No mówię, tak jak mówiłem wcześniej, nasze urządzenie jakościowo do ceny najlepiej wypadało, więc jak to się będzie nam służyć, to się okaże. Mam nadzieję, że będzie bezawaryjne. Mam nadzieję, że troszkę wam rozjaśniłem sytuację odnośnie zmiękczacza wody, zakupu. Według mnie warto kupić go, ponieważ są same plusy, między innymi taki, że tak często nie musicie myć baterii prysznicowej, łazienkowej, kuchennej. Dłużej ona wytrzyma, mniej jest tego kamienia. Jest to oczywiście wydatek, ale później bardziej komfortowo się po prostu mieszka. Takie jest moje zdanie. Zapraszam wszystkich do następnego filmu. Trzymajcie się, hej!